Cześć kochani, z tej strony Agadim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj mam dla Was podsumowanie kosmetyczne minionego miesiąca. Serdecznie zapraszam, jeżeli chcecie zobaczyć, jakie kosmetyki w zeszłym miesiącu najlepiej mi się sprawdzały. Zacznę sobie tutaj od mojego biedronkowego odkrycia i mowa o kojącym płynie micelarnym marki Eveline. Płyny micelarne Eveline, już mówiłam to nieraz na moim kanale, są moimi ulubionymi kosmetykami w tym temacie i tutaj mam kolejnego ulubieńca obok tego mojego ulubionego, dużego, czarnego płynu micelarnego. On jest chyba z aktywnym węglem. Tutaj mamy wersję z wodą różaną, to jest kojący płyn, bardzo delikatny, dla cery bardzo suchej, wrażliwej i naczynkowej. W ogóle nie podrażnia skóry, bardzo szybko i skutecznie zmywa makijaż, no i jest taniutki, dostaniecie go w każdej biedronce, także to jest hicior z biedronki, który mogę Wam w 100% polecić. Dalej porozmawiamy sobie o włosach, bo moje włosy są coraz dłuższe i przy takiej długości uwielbiam na sobie takie delikatne hollywoodzkie fale. I kiedyś musiałam je robić niestety lokówką w bardzo dużej temperaturze i to niestety bardzo źle wpływało na stan moich włosów, ale od kiedy odkryłam wałki do kręcenia włosów i pasek od szlafroka bądź płaszcza, to udaje mi się uzyskać taki sam, a jak nie lepszy efekt właśnie bez użycia ciepła. Ale gdybym chciała kręcić włosy na wałek bez żadnego użycia stylizatora, który podrasuje mi ten skręt, to musiałabym chodzić w tym wałku parę godzin, spokojnie parę godzin, a bardzo nie lubię spać w wałkach, ponieważ jest to dla mnie niewygodne. I tutaj na ratunek w takiej sytuacji przychodzą aktywatory skrętu. I mam tutaj kosmetyk w tym temacie, w którym zakochałam się od pierwszego użycia, ponieważ dzięki niemu potrafię w pół godziny zrobić taki efekt, jaki teraz widzicie, bez użycia ciepła. I to jest coś, co odmieniło stylizację moich włosów właśnie pod tym kątem. I jest to aktywator skrętu, krem do stylizacji włosów kręconych od Trust My Sister. Oni wypuścili teraz serię dla włosów kręconych, ale jeżeli takich nie macie i jeżeli nie wydobywacie skrętu przy myciu włosów, to również możecie tych kosmetyków używać właśnie przy podrasowywaniu skrętu, który robicie na wałek, bo to jest game changer u mnie i pokazywałam Wam na moim Instagramie, w Insta wideo, jak dokładnie krok po kroku tego używam. Nakładam go na zwilżone włosy w małej ilości, dokładnie rozprowadzam, rozczesuję i wtedy nakręcam włosy na wałek i wtedy w pół godzinki one sobie schną na tym wałku, a dzięki temu kosmetykowi one szybciej nabierają tego skrętu i dłużej go potem utrzymują, więc to jest coś, co przy kręceniu włosów na wałek będzie dla Was czymś zbawiennym. I polecam Wam to wypróbować, to też pięknie dociąża włosy, więc jeżeli macie włosy, które się puszą, włosy, które ciężko jest ujarzmić, to odrobina tego produktu na sam koniec, po myciu włosów też je pięknie dociąży. No rewelacyjny produkt, ja już też wspominałam na moim Instagramie, że jeżeli macie ochotę skorzystać z promocyjnego kodu na Trust My Sister Online, to 15% rabatu przy kodzie DIM15 działa zawsze, kiedy nie ma żadnej innej promocji, więc jeżeli macie ochotę, to serdecznie zapraszam. Kosmetyki są naprawdę warte zakupu. Dobra, dalej przejdziemy do pielęgnacji okolic pod okiem, bo ostatnim moim odkryciem ponownie z Eveline jest krem. To jest taki żelowy rolon do okolicy pod okiem, który jest zakończony metalową kuleczką, która po pierwsze świetnie chłodzi, po drugie pięknie niweluje opuchliznę pod okiem, a jeżeli jeszcze trzymalibyście go w lodówce, już w ogóle z rana taki kompres w formie tego produktu to jest rewelacja. To jest seria Organic Aloe z roślinnym kolagenem. Ja też ostatnio o nim mówiłam, bo dostałam do testowania całą kolekcję i ten kosmetyk z całej serii najbardziej przypadł mi do gustu. On się świetnie sprawdza pod korektor, bo bardzo szybko się wchłania, pięknie niweluje wszystkie takie oznaki nieprzespanej nocy i w ogóle nie wpływa na trwałość korektora, więc pod makijaż jest to coś niesamowitego, no i nie kosztuje dużo, bo pielęgnacja z Eveline jest bardzo dobra jakościowo i dostaniecie ją w bardzo dobrych cenach.
Jeszcze będąc w tematyce okolicy oka, to w pielęgnacji na noc ponownie przeprosiłam się z kremem, który daje u mnie najbardziej spektakularne efekty w najkrótszym czasie. I po testowaniu kolejnych kremów, szukając jakiegoś lepszego zamiennika, którego do tej pory jeszcze nie znalazłam, ponownie się z nim przeprosiłam i jest to oczywiście linia Multi Repair. Nie znam kremu, który dawałby mi tak dobre efekty w tak krótkim czasie. Jest to mój ulubiony krem pod oczy i już nie będę kombinować, nie będę testować żadnych drogich kremów, które kupuję, bo no to nie ma sensu. Ten jest o wiele tańszy, ma świetny naturalny skład, no i działa. Działa cuda, więc na noc stosowany robi naprawdę ogromną robotę pod moim okiem. I z okazji ulubieńców na stronie enaturalne.pl możecie korzystać z kodu rabatowego na minus 15% na całą markę Linia, więc jeżeli planujecie zakupy, to teraz macie możliwość kupienia tych produktów z 15% rabatem. I jeszcze jeżeli chodzi o temat Linii, to teraz wróciłam znów do toników kwasowych, które uważam są najlepszymi w tym temacie ze względu na swoją delikatną, żelową konsystencję, która imituje serum i po prostu są wygodne w użytkowaniu. Nakładanie ich to czysta przyjemność, nie potrzebujecie do tego żadnego wacika, jest to super wygodne i przez całe lato używałam tylko i wyłącznie mgiełki różanej albo ślimakowej na zmianę, też marki Linia i swoją drogą ją serdecznie polecam, ale teraz właśnie na jesień, zima wróciłam do toników kwasowych i tutaj mam oczywiście dwa moje ulubione z kwasem laktobionowym dla cery wrażliwej, naczynkowej i troszeczkę mocniejszy tonik żelowy złuszczająco rozjaśniający z kwasem migdałowym i glukonalaktonem i to są dwa toniki, które serdecznie Wam polecam. Na pewno nie będziecie żałować zakupu, jeżeli jeszcze ich nie znacie, a wiem, że wiele z Was już je zna. Także całą markę Linia, tak jak mówiłam, możecie kupić teraz z 15% rabatem. Wszystkie informacje o kodach będą w opisie. Mój makijaż teraz troszeczkę się zmienia, bo przechodzimy z tych letnich miesięcy na trochę zimniejsze, jesienno-zimowe i zarówno zmieniło się to u mnie pod kątem pielęgnacji, pod kątem szminek, bo częściej już stawiam na szminki matowe, ale wróciłam też namiętnie do mojej palety Naturalny Kontur, która powstała we współpracy ze mną w Glam Shopie. I tutaj wróciłam do niej ze względu na róż, ponieważ latem raczej używam róży rozświetlających, które dają blask na całej skórze, a jednak zimą używam bardziej stonowanych rzeczy, mniej błyszczących, bardziej matowych. I tutaj to kombo bronzer, róż i rozświetlacz to jest idealne kombo na cały rok. Właśnie jesień, zima u mnie ta paleta króluje codziennie na twarzy. Nie używam praktycznie innych produktów. Teraz już na stałe do niej wróciłam, więc znajdziecie ją w Glam Shopie. Jak będziecie robić też zakupy w Glam Shopie, to polecam Wam też do koszyka wrzucić lusterko z Glam Shopu, bo jest super wygodne, jest to najwygodniejsze lusterko do trzymania, do malowania się, jakie znam. Miałam już kilka, miałam Zoewę, miałam inne lusterka, tylko interesuje mnie jeszcze lusterko Jeffree Star'a, bo ono jest takie większe, konkretniejsze i kiedyś muszę je zamówić. Ale jeżeli chodzi o jakość lusterek z Glam Shopu, wybierzcie tylko design, który Wam się najbardziej podoba. Tutaj mam kolekcję Mandala, to są najlepsze moje ulubione lusterka, więc przy okazji wrzućcie je do koszyka, bo naprawdę się przydają. Teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o makijażu i w ostatnim filmie pokazywałam Wam moją ulubioną aktualnie mieszankę podkładów i jest to ta mieszanka Essence Stay All Day 16 godzin, który rozjaśniam i zarzucam L'Oreal Infallible 24 godziny Freshwear w kolorze 005. To jest tak długo utrzymująca się mieszanka na mojej skórze, tak pięknie wyglądająca i tak niedroga, bo L'Oreal możecie online kupić w bardzo dobrych cenach, często na promocji, a ten podkład z Essence kosztuje kilkanaście złotych, więc to combo naprawdę nie wychodzi drogo, a wygląda na skórze przepięknie i trzyma się świetnie przez wiele, wiele godzin, więc zarówno na co dzień, jak i na takie dni, kiedy potrzebuję konkretniejszego makijażu, no ta mieszanka sprawia
sprawdza się świetnie. I ostatnie tygodnie to jest taki czas u mnie powrotów do moich ulubionych kosmetyków, które jednak najlepiej mi się sprawdzają. I tak jest w przypadku korektora. Miałam kilka epizodów, że wróciłam do korektorów, które tam kiedyś stosowałam, które kiedyś mi bardzo pasowały, ale jednak najlepiej się czuję, zarówno pod kątem wizualnym, jak i pod kątem komfortu, w korektorze Tarte Shape Tape Ultra Creamy. Pięknie kryje, w ogóle nie obciąża mi okolicy pod okiem, nie widzę też pod okiem żadnego negatywnego skutku ubocznego w kondycji mojej skóry pod okiem, bo w ogóle nie wpływa negatywnie na stan mojej skóry w tej delikatnej okolicy, więc to oficjalnie już mogę powiedzieć, na 100% jest mój ulubiony korektor, w szczególności pod oczy i on, no, gdybym miała wybierać jeden ze wszystkich korektorów, które znam, to byłby to właśnie Tarte Ultra Creamy. Dobrze, i w sumie na koniec możemy ten film podsumować mieszanką dwóch produktów do ust, które możecie w dzisiejszym odcinku zobaczyć na mojej twarzy. Jest to Lippy Lips z Lovely, którą pokazywałam w mojej top 5 drogeryjnych produktów do ust, ale tym razem w odcieniu numer 3. On jest chłodniejszy, bardziej różowy, a na górze mam błyszczyk, który pojawia się teraz chyba co odcinek, bo tak go lubię. Diamond Glow marki Eveline w odcieniu numer 4. Tak. 4. To jest ten najbardziej kryjący, który miałam w zeszłym odcinku, ale on nałożony na tą chłodną pomadkę daje przepiękne kombo, które możecie teraz zobaczyć na moich ustach i w tym efekcie również jestem zakochana. Lippy Lips jako pomadka matowa z drogerii i najlepszy błyszczyk z drogerii to jest idealne kombo i tutaj dobierajcie po prostu odcienie, które Wam najbardziej odpowiadają, bo jeżeli chodzi o jakość, to mogę za nią ręczyć. Jako osoba, która testuje masę różnych pomadek i naprawdę no, ma jakieś doświadczenie w tym temacie. Także to tyle w temacie ulubieńców. Dajcie mi znać, czy znacie te kosmetyki, jak Wam się sprawdzają. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawiajcie je w komentarzach. I bardzo, bardzo dziękuję, że byliście znów ze mną. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być ze mną na bieżąco. Teraz już będą regularnie pojawiać się nowe odcinki, ponieważ już jestem przeniesiona do mojego nowego studio. Także no, spodziewajcie się wielu, wielu materiałów. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz buziaki do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.